Tak jak widać na filmiku, tu mamy jeden padnięty trup. Tutaj drugi. Nie wiem, czy to widać. Nie zwijają się, jak się zgniecie głowę, tak więc trupy. Część jeszcze wrzucam do zamrażarki, żeby zobaczyć, może coś jeszcze lepiej to się pod światło to tak wygląda. Podziurawione sito normalne. Ale są dwie rzeczy, które na nie działają. Mróz i ogień. Zobaczymy, co pszczoły zrobią z tym. To są kolejne szmaty. Zamrożone, do widzenia. Pszczoły chyba sobie poradzą na wiosnę z tym wszystkim. Odbudują, wyczyszczą. Kurwa, nawet tutaj weszła w takie dziurki od tego. No, one sobie tu jeszcze będą. Tu kolejny robal. Motylica. Zaatakowała. Całe szczęście niektóre ramki są czyściutkie, nieruszone. Zamknie mi się to. Wszystko się zamknie elegancko. No. To jest sposób. Albo gorąco, albo bardzo zimno i jest po motylicy. Pozdrawiam wszystkich pszczelarzy. I to by było na tyle. Sprawdziło się. Dobry sposób. Pozdrawiam.